Pan wie, co, o kurwa, nie trafiłem. Wiesław. Co jest? Co ty tam robisz? Chciałem uciec, ale nie daliście mi. To będę musiał, no będę musiał się teraz wysadzić w powietrze. Już... Już no tak robiłeś i nic nie wyszło. Nie wyszło, bo jeszcze uciekłem. Tylko mnie potem złapaliście. Nie odkryliście bomby zegarkowej, co to było? Spokojnie. Co to było? Wylatuj tym gnojem tutaj stąd. Mam bombę w torbie. Chcę sobie zobaczyć, patrz. Obejrzyj sobie. W ogóle to ja w ogóle to ja pistolet chowam. W piździe go chowam, telefon wyciągam. Telefonem ją odpalają. Rzuć ten telefon. Ja wszystko widzę na tym, na monitoringu, oglądam was co wy robicie. Mam telefon i odpalę bombę. Się nie boję w ogóle, zobacz. Trzymam telefon. Nawet jak mnie posiadasz, to nacisnę guzik, zadzwonię i wybuchnie. Pierdeknie tak, że będzie tylko dziura. Ze stacji benzynowej. A co? Mam nacisnąć, zadzwonić? Wiesz jaki numer? Tak ci dobrze, sam zadzwonisz, zobaczysz. No co? A zaraz się dogadamy, pan nie robi żadnych gwałtownych ruchów. Tak, gwałtownych ruchów, ja mam bombę. Pan nie naciska na spustwo. Ani nigdzie nie dzwoni na telefon. Ja tu monitoring mam, ja tu patrzę na dobra. Wideo. Dobra, Wiesław, ile masz zakładników w środku? Nie mam. Tak, zakładników. Mam bombę. 37, napastnik, nie ma żadnych zakładników w środku. Mam bombę. Cała torba jest bomby. Napastnik sam to potwierdził. To jest cała torba bomby jest. 37 mówi jedynie, że ma całą torbę bomby. To jest gotowa do zdetonowania bomba. W własnej konstrukcji to jest odłamkowa z gwoździami. Jak pierdyknie, to nie da się wybuchnie stacja benzynowa, to jeszcze gwoździem dostaniesz. Ilu was tu? 37. Ja mam bombę i tak. Za to, że nie wysadzę stacji? Dobrze. To ja chcę wolny oddech, za to, że nie wysadzę stacji. Dobrze. Weź się te kolczatki. Ja nie mam pistoletu, porozmawiajmy. Jakie pan przesiada bomby? Co to jest za bomba? To jest bomba trotylowa. To jest trotyl. Ta bomba trotylowa. Bomba trotylowa. Tak. Skąd ją pan ma? Jak to skąd? Z tego, z bazy wojskowej. Przy Paleto. Pomiędzy Paleto a Sandshore. Zrobiłem dziurę w płacie i wykradłem. 37. Napastnik mówi, że posiada bombę trotylową. Wziął ją z bazy wojskowej. A jak się pan tam dostał do tej bazy wojskowej? Przez dziurę w płocie. Ja już kiedyś skakałem przez płot, ja mam doświadczenie. Wałęsę przerzuciłem. Tak? Nie, była dziura. Była dziura, aha. I tam jednostki pana żadne nie zatrzymały, tak? Nie, bo jestem jak ninja, w nocy poszedłem. Się zakamuflowałem. Rozumiem. 37. Pan Wiesław mówi, że była dziura w płocie, przez nią się przycisnął. Kurwa, ty mnie wkurzaj! Zaraz ja zdecyduję, bo będzie! Co ty mnie tu kurde? Pan się uspokoi, pan schowa telefon, pan się... Nie będę chował telefonu! Ja chcę wolny oddech za tą bombę. Potwierdzam, w środku nie ma żadnego zakładnika. Jest bomba! Pierdyknie, to będzie. Jedynie bomba. A to jest stacja benzynowa. Chcesz nieszczęścia narobić, to będziesz miał zaraz. Na sumieniu, po udzielnicy. Dobrze, spokojnie. Po udzielnicy będziesz miał na sumieniu. Jak najbardziej rozumiem pana słowa, dlatego widzi pan. Mam ręce w górze, nic nie robię, żadnych kłopotów. Czyli litra czerwonych jest. Pan może zobaczyć, ja tutaj trzymam rączki. Ja tutaj trzymam rączki na telefonie, zobacz. Tak, widzę, spokojnie. Musimy się dogadać, wie pan. Nam nie zależy na tym, żeby bombę wysadzić, żeby niewinnych obywateli tutaj... Tak?
coś im się stało, że nagrzuca... To ja chcę wychodzić za to, że nie wysadzę bomby i podzielnicie nie wysadzę w powietrze trotylami. Dobrze, 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 pan oczekuje, zaraz zgłoszę tutaj narady pana żądania. 37, pan Wiesław prosi o wolny odjazd w zamian za to, że nie wysadzi półdzielnicy i nie zdetonuje bomby. Ja mam już numer wykręcony, już palec mam przytkany. Numer wykręcony, tylko zadzwonić trzeba. 10-4. Dobrze, panie Wiesławie, zaraz tutaj będziemy musieli, tylko oczekujemy jeszcze na wsparcie saperów w razie jakby bomba wywaliła. Wywali, zobaczycie. Ja się zgłaszam. Jak mnie nie wypuścicie, to ty dacie odjechać, to wybuchnie. Musimy zabezpieczyć teren, wie pan, tutaj. Wybuchnie i będzie. Nic, musimy zabezpieczyć teren, wzywamy saperów, dla bezpieczeństwa wzywamy strażaków, pan musi oczekiwać jeszcze. Pan oczekuje, wie pan, to bomba to wymaga zabezpieczenia, no jak pan wygląda bomba. Trotylowa to jest bomba, zobacz, cała torba. Dobrze, panie paleta. Cała torba, zobacz. Rzecz policji Szepar z tej strony. O Szepar, cześć Szepar, co tam u ciebie? Zobacz, bombę pan mam, zobacz. Pan, kiedy pan tą bombę ukradł? Jak to kiedy? Dwa tygodnie temu. Dwa tygodnie temu, no. Tak? Zobacz, cała torba, co tam u ciebie, Szepar? Cała torba, wie pan, co jest najśmieszniejsze? Co? Dzwoniliśmy do bazy wojskowej. Tak? Tylko że ja nie ukradłem, tylko ją wymieniłem za alkohol od wojskowego i co ty na to? Nie, nie, i on zamaskował pewnie. Ja mnie to zresztą nie obchodzi, co on z tym zrobił. Ja mam bombę. Tak? W porządku. Wymienił pan teraz za alkohol. Przez chwilę pan przez dziurę w płocie wszedł i ukradł. Bierta te kurde kolczatki. Dobrze, panie paleta, który to już raz z bombą pan na potrobi, co? Przez dziurę w płocie wszedłem i wymieniłem za alkohol. Która to już bomba, się pytam? Trzecia. Trzecia, tak? Ja mam wierzyć, że pan za trzecim razem akurat posiada tą prawdziwą bombę. Nie, pierwszy raz miałem z Soletry, to znaleźliście. Drugi raz miałem zegarkową, to mnie złapaliście. Jeszcze mam ją zegarkową schowaną. Mogę ją też użyć, tylko nie mam dzisiaj. Dzisiaj mam bombę trotylową w torbie. W porządku, zrobimy tak. Pan się teraz podda, dostanie pan jak najmniejszy wyrok, możliwe, że nawet pracy społecznej, jak pan odda pieniążki. Ale jeśli chce pan odjeżdżać na wolnym odjeździe, potraktujemy pana jako terrorysta. Jak terrorysta? Dobra. W porządku. Ale weźcie kolczatki, ja chcę pan odjazd. W porządku. 09, zgadzamy się na wolny odjazd, na pojazd, który panu zaraz podstawimy. Kot czarny na pojazd. Dobrze, zaraz podjedzie pojazd pod pana. Jak kot czarny, przejedziecie mnie? 37, pan Wiesław posiada w środku motocykl. Nie jeszcze. Co? A wolny odjazd to jest na ile? Na jaki dystans? Pan Wiesław posiada w środku motocykl. Jest to cross. Zaraz panu zostawię podstawiony pojazd. Pan się nie denerwuje. Pan oczekuje. Jaki kurwa pojazd? No pojazd specjalno opancerzony, żeby pan jak będzie bomba wybuchnie, to żeby pan tylko siebie zabił. Ja wszystkich zabiję, później nic pierdolę. Ale panie to pole, potrzebne, za chwilę, musimy reagować w taki za sposób. Za chwilę przywieziemy panu radiowóz, dobrze? Po co mi radiowóz? Będzie pan uciekał radiowozem. Czemu radiowozem? Bo tych kolczatek niestety już nie zajmiemy, wtopiły się w asfalt. Nie będę uciekał radiowozem. Dobrze, to pan wyjdzie się podda w tym momencie. Nie! Ja bomba pierdyknie! Bomba pierdyknie, tak? Dajcie mi odjechać! No jak najbardziej, już radiowóz jedzie. Ja nie pytę radiowozem, bo on ma... Ja mam plan przygotowany na ten motor, jak ma radiowozem, tym będzie wyjdzie. Na czym pan chce uciec? Tym motorem policyjnym, co tam jeździ policjant, dawaj ten motor, co? Nie, motocykla pan nie dam. No to, a co, motor mi zabrałeś... Ej, kurwa! Ściągaj do kurczatki, ściągaj do kurczatki. No nie mogę, bo się wkleił asfalt, co pan... Ściągaj do kurczatki. To przeniesiemy motor, chodź. No to pan wyjdzie, pan ściągnie. Nie. Dlaczego nie? Ja idę pan to radiowozem uciekał. No to ucieknie pan motorem, jak pan ściągnie kolczatki sam. My nie potrafimy niestety, panie paleta. No to na cholerę rozkładałeś. 10-4. Tam nie mam przy krawężniku, ja widzę przez szybę. I wyjadę normalnie. Dobrze, panie paleta, to jak robimy? Mam tam wejść z kolegami? Ja, wejdziesz, to pierdyknie, ja zadzwonię. Pierdyknie. Ja już mam numer, mam nakręcony. Trotylowa bomba, tak? Tak, cały plecak. Ja mam numer nakręcony, ja mam numer nakręcony. Za długo już tu siedzimy, Szepard. Ja tu mam siedzieć, zaraz drugi raz pójdę szukać pieniążków.
No to pan spróbuje jeszcze raz. Wypuszczajcie mnie. No to pan wychodzi w tym momencie. Wyjadę, pan będę pan prowadził pan motor. Dobra, będę prowadził motor na zewnątrz. Na zewnątrz? Prowadzę, nie jadę. Dobra, nie wyjeżdża pan jeszcze, pan rozstrzelany. Bez mojego sygnału. Nie siedzę, trzymam tylko za kierownicę. I czemu cały czas telefon dzwonię? Do Teredca. A to dzwonił. Dobrze, panie Paleta. Jak pan sobie zdejmie kolczatki, może pan odjechać. Ma pan wolny odjazd z tego miejsca. Tak? A ja zaraz zadzwonię po Henka, albo nie. Zaraz zadzwonię i pierdyknie. Mogę wyjść zobaczyć, gdzie są kolczatki? Ja muszę zobaczyć. Ja puszczę tylko po terenu sklepu. On je nastawiał. No i wraca pan w tym momencie, bo pan odstrzela. On nastawia, tam wyjadę, widzę. Ja widzę, że wyjadę. A to pan wjeżdża. Ale one mają pole rażenia duże, co? Mają pole rażenia? Dobra, kurwa, dawajcie mi motor za kolczatkami, ten co tam stoi. O, tamten. Dawaj mi tamten motor. Bo pierdek cię. Nie celuj do mnie, bo się stresuję. Co ty do mnie celujesz? No, pole to wychodzimy w tym momencie. Jak mam wyjść, jak kolczatki narastawialiście? Chciałeś wysiąść, zgodziłeś się. Wychodzisz w tym momencie, albo wchodzę do środka. Ja bomba pierdyknie, jak wyjdziesz. Bomba pierdyknie, ale jakaś... Ja nie mam czym odjechać. Chciałeś raz nas na bombę nabierać. Nie mam czym odjechać. I tylko raz mnie złapaliście i była saletra. No co, już mamy pojazd. 09 podprowadzić pojazd do ucieczki. Motor, tak jak mam. Albo tak jak wy macie, dawaj. 09 proszę podprowadzić pojazd do ucieczki. Pomóż mi przenieść ten motor nad kolczatkami. Ja prowadzę go. Zostaje pan pojazd do ucieczki. Ja prowadzę ten mój. Spróbuję przejechać. Nie odjeżdżam, prowadzę. Prowadzę. Dobra, wraca pan do środka, bo pan otrzyma pan 3 sekundy. Raz. Dwa. No to nie jest takie łatwe. Wjeżdżamy do środka w tym momencie. Dobrze, panie Paleta. Pojazd na pana już czeka. Co to jest? To ściągnijcie kod czarny, jak mam tym uciekać. Dobra. Nie ma problemu. 09 ściągam kod czarny z Meleksa. No to proszę bardzo, uciekamy. Ja mam bombę i telefon. Dobrze, jeszcze raz pan wspomni o tej fejkowej bombie, to pana tam rozstrzelam w środku. To nie jest fejkowa, to jest cała torba. Nie ma kodu czarnego. Nie ma. Co to kurwa było? Dobrze, wysiądź z pojazdu, co ja mam cię z rękoma w górze. Wysiadasz z pojazdu, Paleta. Wysiadasz z pojazdu z rękoma w górze. Ręce w górze trzymasz. Miał być wolny telefon. Czy złamaliście warunki? To nie jest wolny odjazd. To nie jest wolny odjazd. To nie jest wolny odjazd. Rzucasz telefon. Wolny odjazd jest w promieniu jakimś, kurwa. Nawet ze stacji benzynowej nie wyjechałem. Kujcie, ubezpieczam. To nie jest wolny odjazd, złamaliście warunki. Biorę adwokata, kurwa mati. Wypuszczą mnie na wolność, jak myślę, złapaliście nawet jak bym kogoś zabił. To jest Ameryka. Biorę pod pachę. Zabezpiecz bombę. Trzymajcie pana, drodzy. Zostań bombę. Szefie. Ale nie było kodu czarnego. Nie było. No to a kolczatki wyjebane, kurwa, jeszcze na stacji benzynowej tutaj. Ja to spróbuję ściągnąć. Pieniądze tam jedynie sprawa, widzę. Trzeba jest bardzo. Szefie, pan Paleta nie ma bomby. Jak to nie ma? Mam w telefonie. Dobrze. Czy zna pan swoje prawo? Znam. Ja wy znacie, znam, mam prawo do wolnego odjazdu i co? Mam prawo do wolnego odjazdu.